Ten program ratuje zdrowie i życie Polkowiczankom. Mieszkanki gminy mogą wykonać bezpłatnie badania cytologiczne, USG piersi czy też mamografię. Mogą również nauczyć się samobadania piersi. Cały czas mają do nas dostęp. Jako do nas, do położnych, uczymy samobadania piersi. I w szkołach, i w domu, jak jesteśmy u pacjentki, że prosi nas. A jak nie, no to przychodzą do naszego gabinetu i my uczymy, badamy. I uczymy samobadania piersi. Zależy nam bardzo, żeby już najmłodsze dziewczyny wiedziały, co to jest rak szyjki macicy, zmiany nowotworowe piersi. I cały czas zależy nam, żeby była edukacja, no bo to jest tańsze niż leczenie. Tylko w trakcie jednego dnia na USG zapisało się blisko 200 kobiet. Panie do 50 roku życia muszą mieć skierowania, natomiast panie, które mają ukończony 50 rok życia, mogą sobie zrobić w każdej chwili bez skierowania w dowolnej placówce mammografię, więc to tutaj już te panie nie muszą być kierowane. Do 50 roku życia ze skierowaniem i też, które miały problemy, jakieś torbiele w piersi, żeby sobie sprawdzić, też oczywiście wykonują. I jest, mówię, akcja się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, jak co roku zresztą. Zawsze wszystkie miejsca są wypełnione. O tym, jak ważne i ratujące życie są badania profilaktyczne, przekonała się 5 lat temu pani Wiesława. Na pewno tak, guzek nie był duży, niemniej jednak był złośliwy. I polecam wszystkim jednak paniom, żeby się badały, żeby się sprawdzały, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Jestem pierwszą w rodzinie, która ma jakieś tam rakowe sprawy. Bezpłatne badania dla kobiet są finansowane z budżetu gminy.